Salve mili. z tej strony Korneliusz, i w tym odcinku zajmiemy się konstrukcją gramatyczną, jaką jest akusativus cum infinitivo w skrócie ACI. Czym jest akusativus cum infinitivo? Jest to biernik z bezokolicznikiem. Za chwilę postaram się to wytłumaczyć na podstawie przykładów. Na razie jednak zajmiemy się tym, jak buduje się ACI. Na ACI przypada verbum regens, który jest czasownikiem w formie osobowej. Następnie po verbum regens pojawia się akusativus, czyli po prostu nasz biernik. A na samym końcu będzie znajdować się infinitivus, czyli bezokolicznik. Zanim jednak przejdziemy do tego, jak. Buduje się akusativus cum infinitivo, zajmiemy się jeszcze pewną, pewnym jednym zagadnieniem, jakim jest verbum regens, czyli czasownik w formie osobowej. Otóż, e, jeżeli chodzi o łacinę, tutaj, gdy mówimy o verbum regens, powinniśmy się skupić na kilkunastu takich najważniejszych czasownikach, które najczęściej będziemy spotykać w tej konstrukcji. I tutaj pozwoliłem sobie je zapisać. Jest to puto putare, pierwsza koniugacja, jeżeli ktoś nie pamięta, czyli uważać, sądzić. Judico judicare, czyli również uważać, sądzić. Jubeo jubere, nakazywać. scio scire, wiedzieć. Veto vetare, zabraniać. Od tego jest m.in. liberum veto. E, conspicio conspicere zauważać, to jest koniugacja z trzecia tutaj zaznaczyłem akcent nad era, e, dico dicere czyli mówić e, audio audire słuchać e, video videre wiedzieć Doleo, dolere boleć w tym sensie, że ja na przykład boleję z jakiegoś powodu cupio cupere czyli pragnąć Sino, Sinere pozwalać, e, i Gaudeo Gaudere cieszyć się. No dobrze, tak też. E, poznaliśmy już tutaj te czasowniki. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby sobie to wszystko utrwalić, powtórzyć, no to proszę zatrzymać filmik. Ja przejdę do budowy. A dokładniej do zastosowania praktycznego. Otóż e, mamy przykładowo takie zdanie. Quer victus cogitat. Co ono będzie oznaczać? Będzie ono oznaczać tyle, co zwyciężony chłopiec myśli. Wiem, trochę bez sensu, ale tutaj, żeby Wam po prostu zaprezentować na e, pewnych przykładach. E, no dobrze, to zapiszę jeszcze tylko tłumaczenie. No dobrze. I w tym momencie chcemy przejść do konstrukcji A, C, I. Na czym ona będzie polegać? Już Wam to prezentuję w języku polskim. Powiedzmy, że tutaj chcemy powiedzieć, chcemy użyć przykładowo czasownika wideo, widere i powiedzieć, że widzę, że zwyciężony chłopiec myśli. Już widzicie na czym będzie polegać ta różnica? Jeżeli ktoś nie douważył, no to już mówię. Mamy tutaj spójnik że oraz właśnie nasz verbum regens, czyli widzę. Czyli czasownik w formie osobowej. I na tym będzie polegać konstrukcja A, C, I. Podsumowując, konstrukcja A, -C -I. Można określić jako zwykłą mowę zależną, tylko że w łacinie. Naszym celem jest zaprezentować to właśnie w taki sposób. Jednakże, gdybyśmy chcieli to tłumaczyć dosłownie po łacinie, no to nie wiem, jakby to powiedzieć, ale to by było coś typu Widzę zwyciężonego chłopca. Myśleć. No dobrze, yy, może to brzmi trochę dziwnie, ale już Wam tłumaczę dlaczego. Także teraz będziemy budować konstrukcję ACI. Zacznijmy od widzę, czyli wideo. Następnie Zwyciężony Chłopiec zamieniamy zgodnie z akusatywem. Jeżeli ktoś nie pamięta, jak to się robi, to zapraszam na film z deklinacji drugiej. Oraz deklinacji pierwszej, czyli e, będzie video, puerum, victum. No i ostatnie co, to będzie nasz bezokolicznik, czyli w tym wypadku kogitarę. No, i dobrze, i może teraz to będzie miał bardziej sens. Widzę zwyciężonego chłopca czytać. O, może coś takiego, no bo biernik kogo co widzę? Zwyciężonego chłopca, czyli widzę zwyciężonego chłopca czytać. A tak naprawdę to powinniśmy to tłumaczyć jako widzę, że zwyciężony chłopiec myśli, a nie czyta. Nie wiem skąd mi się wzięło tutaj e, czytać, czyli Widzę, że zwyciężony chłopiec myśli. W tłumaczeniu dosłownym widzę zwyciężonego chłopca myśleć. No dobrze, no, to, no trochę tutaj namieszałem, więc pozwolę jeszcze się uratować jednym przykładem. Ten przykład będzie prostszy. Horatius Scribit. Po polsku choracy pisze. Warto y, pamiętać, że konstrukcja aci nie odnosi się wyłącznie w verbum regens y, do pierwszej osoby liczby pojedynczej. Możemy tutaj powiedzieć przykładowo, że Marek, no nie wiem, cieszy się, że choracy pisze. No, i właśnie takim czymś się zajmiemy, czyli znowu budujemy ACI, akusatywus cum infinitivo. Yy, I tak. Napiszę na początku po polsku. No dobrze, tak też mamy tutaj nasze. Marek. Cieszy się, że choracy pisze. Przypomnę, cieszyć się to jest gaudeo, gaudere, czyli to będzie e, koniuga, z koniugacji, e, będzie to koniugacja druga. Tak, choracy e, po łacinie to jest Horatius. No, i jeszcze co? To pisze, czyli jeżeli widzimy tutaj, że jest i, no to będzie to znaczyć, że jest to trzecia koniugacja. Więc pisać po łacinie, właśnie w bezokoliczniku, to będzie po prostu scribere. Scribere. No dobrze, i teraz jak już to wytłumaczyłem. E, no to możemy przejść po prostu do e, zamiany. Więc markus. Bo Marek po łacinie to Markus a propos. E, markus. Gaudet. Czyli cieszy się. No i teraz. Horatius zamieniamy na akusativus, czyli Horatium. No i bezokolicznik, scribere. No i na tym to polega. Na tym polega konstrukcja akusativus cum infinitivo. Życzę miłego dnia. I pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za oglądanie.